Panowie, mamy dwa konkurencyjne projekty tego budynku mieszkalnego. Najlepiej będzie, jeśli omówią je sami architekci. To zapewne pierwszy architekt. Tak, to pan Wiggin z firmy Ironside Malone. Dzień dobry, panowie. Będzie to 12-piętrowy budynek, łączący tradycję ze wszystkimi plusami nowoczesnej architektury. Lokatorzy wchodzą tędy, trafiają na pas transmisyjny, który przenosi ich wygodnie wzdłuż fresków w stylu śródziemnomorskim, aż do wirujących noży. Ostatni odcinek korytarza jest dźwiękoszczelny. Krew spływa tymi rynnami. Przepraszam, powiedział pan noże? Tak, wirujące noże. Proponuje pan rzeź lokatorów? A panowie mają inne plany? Chcemy zbudować zwykły dom mieszkalny. Rozumiem. Źle odgadłem panów zamiary co do lokatorów. Moją specjalnością są rzeźnie. Wielka szkoda. Mój projekt to prawdziwe cudo. Żadnej krwi na ścianach i mięsa wylatującego przez okna. To dzieło mojego życia. Imponujące. Ale nas interesuje dom mieszkalny. Zastanówcie się. Warto. Pomyślcie o turystach. Nie, chcemy zbudować blok mieszkalny, nie rzeźnie. Właśnie takiej świńskiej, filistyńskiej ignorancji oczekiwałem od was. Ograniczonych tempaków, bez iskierki twórczej. Siedzicie na pryszczatych tyłkach, wyciskacie wągry i macie w nosie biednego artystę. Wy zasrańcy, cholerni hipokryci, rozpuszczone ropuchy, wy i wasze zakichane kolorowe telewizory i kluby golfowe i cholerne masońskie tajne uściski dłoni. Nie przyjęliście mnie, cholerni wolnomularze, a ja nie chcę do was wstąpić, choćbyście mnie błagali na tych swoich cuchnących, zaropiałych kolanach. Bardzo nam przykro, ale nam chodzi o blok mieszkalny. Choć ta rzeźnia jest urocza. Co tam rzeźnia? Ale proszę się ze mną stawić. Chciałbym zostać masonem. To otwiera wszystkie drzwi. Byłem nieco podenerwowany, ale jako mason siedziałbym cichutko w kąciku i nikomu nie przeszkadzał. Dziękujemy. Mam używany fartuszek. Dziękujemy. W Hendon prawie mnie przyjęli. Dziękujemy. Przepraszam panów. Drugim architektem jest pan Levy z firmy Wymys Dibble. Witam panów. Oto makieta tego budynku. 28 pięter, a na nich 280 nowoczesnych mieszkań. Trzy windy pasażerskie i dwie towarowe. Główne wejście od Dibbingley Road. Konstrukcja oparta na centralnym filarze z żelbetowymi stropami opartymi na stalowych belkach. Ściany działowe żelbetowe osadzone. Dzięki nieobecności drewna i innych materiałów łatwopalnych prawie nie ma ryzyka. Satyra. Konstrukcję nośną chyba trzeba nieco wzmocnić. Czy to nie podwyższy kosztów? Możliwe. Dajmy spokój wzmacnianiu. To nie mają być luksusowe apartamenty. Słusznie. Jeśli lokatorzy będą szczupli i mało ruchliwi, jeśli pogoda dopisze, budynek powinien być w sam raz. Dziękuję.